Czy wiesz, na ile sobie pozwalasz? Czy postawienie granic jest możliwe? Na czym polega ich elastyczność? Czy masz jakieś szanse obronienia swoich granic? I jak rozpoznać swoje własne granice? Barometr granic. Czy często zdarza się, że Twój partner lub osoba, z którą jesteś, z Twojego otoczenia przekracza Twoje granice? Czy znasz sytuację, kiedy pozwalasz innym na przekroczenie Twoich granic, mimo tego, że wiesz, że ma to dla Ciebie negatywne konsekwencje? Czy masz świadomość tego, że możesz pozwolić komuś na przekroczenie granicy, jednak w taki sposób, aby nie przyniosło to Tobie szkody? Dzień dobry, nazywam się Darek Dopierała. Dzisiaj chciałem przekazać kilka informacji dotyczących budowania granic i w ogóle granic jako takich. Jednym z symptomów współuzależnienia jest trudność wytyczenia granic pomiędzy sobą a drugą osobą, czyli trudność w tak naprawdę chronieniu swojej własnej osobowości. Pia Melody uważa, że współuzależnioną jest osoba, która pozwala drugiej osobie, partnerowi swojemu, na wchodzenie w jej granice, na ujemny wpływ na własne życie. Podobnie uważa zresztą Jacek Santorski, mówiąc, że w relacji uzależnienia osoby, które tam istnieją, nie respektują wzajemnie własnych granic. Podobne zdanie również ma Zofia Sobolewska, która uważa, że syndrom współuzależnienia dotyczy kobiet, które mają duże, silne poczucie zależności od innych, z takim bardzo silnym przekonaniem, właściwie programem wdrukowanym w głowę, że być trzeba razem, niezależnie od kosztów, jakie to z sobą niesie. Oczywiście samo przestrzeganie, ustanawianie granic ma znaczenie nie tylko we współuzależnieniu. Również w przypadku sytuacji przemocowych ma to duże znaczenie, ponieważ my, osoba, która stosuje wobec nas przemoc, szczególnie przemoc psychiczną, ale również fizyczną, potrafi nami czasami manipulować. Taka sama sytuacja jest w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, o czym powiem za chwilę. Sytuacja zwykle jest taka, że każdy z nas ma określone swoje granice. To jest ja i partner. Jest to od siebie zupełnie niezależne, odrębne. W momencie, kiedy powstaje jakaś wspólnota, para, kiedy łączymy się z kimś w parę, pewne granice się zacierają, robią się jakieś granice wspólne. W przypadku uzależnienia jest to jeszcze trudniejsza sytuacja, ponieważ osoba współuzależniona tak naprawdę traci część siebie, oddając siebie innym. Polega to na tym, że partner stopniowo wchodzi w nasze terytorium, stopniowo zaciera nasze granice i w konsekwencji te przerwane linie mówiące o tej granicy zacierają się totalnie i w tym momencie nie ma już miejsca na osobę uzależnioną czy współuzależnioną. Tak naprawdę istnieje tylko osoba uzależniona i jej potrzeby, jej możliwości, jej pragnienia, jej sposoby również manipulowania. Jakie to ma znaczenie? No tutaj w przypadku współuzależnienia jest to zgoda tej osoby na to, żeby partner uzależniony tak naprawdę był całym światem dla niej. Koszty takiej sytuacji są stosunkowo łatwe do przewidzenia, bo wiadomo, że w tym momencie możemy mówić o zaburzeniach adaptacyjnych, o zaburzeniach związanych z długotrwałym oddziaływaniem stresu, o zaburzeniach, no powiedzmy, napięcia mięśniowego, czy różnego typu nawet i nerwic w drastycznych sytuacjach. Praca z zaburzeniem granic jest pracą, która wymaga wiele ostrożności, ponieważ no, ja jako terapeuta, coach, nie jestem w stanie powiedzieć, że masz postawić granicę w tym albo w konkretnym tamtym miejscu. Tutaj tak naprawdę najważniejsze jest to, że dana osoba współuzależniona jest odpowiedzialna za postawienie swoich granic. Moją rolą jest jedynie jej pokazać, pomóc w zobaczeniu tych granic, w zobaczeniu kosztów, na czym polega tak naprawdę pozwolenie drugiej osobie na wejście w nasze życie, w nasze potrzeby. Jakie to ma znaczenie? No, w przypadku uzależnienia jest coś takiego jak miesiąc miodowy. Po okresie picia, po okresie kryzysowym pojawia się potem okres, kiedy ta osoba pijąca staje się bardzo miła i tak dalej. Potrafi manipulować również uczuciami i czasami zaczyna manipulować osobą współuzależnioną po to, żeby te właśnie granice były zatarte, żeby znowu poczuć się bliżej tej drugiej osoby. Dlatego, tak jak wspomniałem, ważne jest samo zauważenie granicy i określenie, czy tak naprawdę ta granica mi odpowiada, czy to jest tylko narzucona przez osoby z zewnątrz.
W takiej sytuacji pierwszym pytaniem, które się pojawia, to jest: w jakiej sytuacji czujesz się zagrożona, przytłoczona? Jakie są Twoje granice w relacji z partnerem? Tutaj chodzi o taką sytuację, że odczuwamy granice w momencie, kiedy ich naruszenie powoduje u nas jakiś dyskomfort. Przykłady tych granic wymieniłem niebieskim drukiem, czyli ingerencja, na przykład sposób spędzania czasu wolnego, nieprzyjmowanie podzielności za partnera, tłumaczenie nieobecności w pracy. Zastanów się, w jakich sytuacjach czujesz się przytłoczona i jakie są Twoje granice w relacji z partnerem. Po odpowiedzi na to pytanie zadaj sobie kolejne. Co dzieje się w Tobie w chwili, kiedy Twoje granice są naruszone? Tutaj celowo pytam o to, co dzieje się w Tobie, a nie o to, co czujesz się, kiedy Twoje granice są naruszone, co czujesz, ponieważ to, co się dzieje w Tobie, nie dotyczy tylko i wyłącznie uczuć. To mogą być trudności w zachowaniu, trudności w zaśnięciu, napięcie mięśni karku, czyli reakcje z ciała, obniżony nastrój depresyjny. Wymień wszystko, co dzieje się w Tobie w chwili, kiedy Twoje granice są naruszone. Również, jakie, jeżeli takie są myśli, pojawiają się w sytuacji, kiedy Twoje granice są naruszane. Jeżeli masz jakieś natrętne myśli, wypisz je. Przykłady. Dłużej tego nie wytrzymam, nie mogę na to pozwolić, to się dla mnie źle skończy. Tutaj mówiąc o myślach, które pojawiają się w Tobie po naruszeniu Twojej granicy, mam na myśli takie stwierdzenia, które mają charakter ostrzegawczy, ostrzegają Cię o tym, że zbliża się jakiś kryzys. Kolejną rzeczą jest propozycja moja, żebyś zrobiła tabelkę. W kolumnach wypisujesz granice, które są naruszane z tego punktu pierwszego, z planszy numer 1. Natomiast w wierszu myśli, które się pojawiają w chwili, kiedy przekraczane są Twoje granice. Wypisz wszystkie myśli, które przychodzą Ci do głowy. Dlaczego? Proponuję, żebyś zapisywała, ile razy danego dnia czy danej sytuacji pojawiają się określone myśli oraz jakie granice dotyczyły. Myśl na przykład nie wytrzymam może dotyczyć przede wszystkim czasu wolnego i tłumaczenia partnera na przykład z nieobecności w pracy, kiedy znowu zapił, ale nie zawsze odpowiedzialności. Twoje przeczucie, że to może się źle skończyć, również może dotyczyć czasu wolnego, albo odpowiedzialności, albo tłumaczenia, albo wszystkich tych trzech granic. Kolejnym punktem pracy z granicami, które proponuję, jest przyjrzenie się dotychczasowym trzem punktom. Wypisz wszystkie objawy, które wymieniłaś na drugiej planszy, które pojawiają się po przekroczeniu przez Twojego partnera danej granicy, czyli plansza pierwsza. Tak jak poprzednio, w kolumnach wypisz rodzaj naruszonej granicy, natomiast tym razem w wierszach wypisz objawy, które Tobie towarzyszą, np. zaburzenia snu, napięcie mięśniowe czy obniżony nastrój. Tutaj zastosujemy narzędzie zwane skalowaniem. Za każdym razem, kiedy pojawi się dany objaw, określ jego nasilenie w skali od 0 do 10 lub procentowej, gdzie 0 oznacza nic nie czuję, 10 lub 100% czuję tak mocno, że nie mogę wytrzymać. W przypadku mięśni może być to sytuacja taka, że jeżeli zaburzony jest Twój czas wolny, nie odczuwasz żadnych dolegliwości, jeżeli bierzesz na siebie odpowiedzialność za partnera, za jego sprawy, również możesz nie czuć żadnych dolegliwości mięśniowych. Natomiast w momencie, kiedy musisz tłumaczyć się za męża w pracy z jego nieobecności po kolejnym zapiciu, Twój ból w skali od 0 do 100% ma takie napięcie, że jest to 30%. Czasami po kilkukrotnym wystąpieniu takiej sytuacji, kiedy po raz kolejny, kolejnego dnia musisz tłumaczyć męża, to napięcie może rosnąć aż do 100%, czyli nie możesz wytrzymać i jesteś zmuszona wziąć tabletkę obniżającą napięcie mięśniowe albo jakiś inny lek przeciwbólowy. Przyjrzyj się również, jakie myśli pojawiają się w Tobie, gdy przesuwasz swoje granice i pozwalasz partnerowi na ich przekroczenie. Gdy pozwalasz na więcej niż planowałaś. Czasami jest tak, że mówimy, dobrze, więcej następnym razem nie pozwolę Tobie na daną rzecz, na przekroczenie moich granic, na zabranie mi czasu wolnego, więcej nie zgodzę się na tłumaczenie Ciebie w pracy. Czasami pojawiają się jednak w tym momencie takie myśli, może jeszcze warto spróbować, może dam jeszcze jedną szansę, nie mogę teraz go zostawić samego, czy jeszcze się przemęczę. To są myśli, które sprawiają, że przesuwasz swoje granice. Zastanów się i w poniższej tabeli wypisz, jak często pojawia się dana myśl powodująca przesunięcie granicy. Zaznacz też, jakiej granicy to dotyczy. Może być tak, że jeżeli chodzi o tłumaczenie męża w pracy, myślisz, że może warto, może on coś zrozumie i taka myśl pojawia się dwa razy w przypadku, kiedy go tłumaczysz z nieobecności w pracy. W przypadku, kiedy mówisz sobie,
Może warto, dotyczy to na przykład czas wolny, może warto spędzić ten czas wspólny razem. Zaznacz, ile razy dana myśl się pojawia i określ, której konkretnie granicy dana myśl dotyczy. Po co? Jaki jest sens tego ćwiczenia? No przede wszystkim po pewnym czasie wykonywania ćwiczenia będziesz w stanie określić, które granice są dla Ciebie najważniejsze, naruszenie których granic niesie z sobą największe koszty dla Ciebie, w jaki sposób narastają Twoje objawy oraz jaki stopień ich natężenia staje się dla Ciebie tak naprawdę groźny. Bardzo ważne jest przyjrzenie się również temu, jakie myśli poszerzające Twoje granice występują najczęściej. Z dużym prawdopodobieństwem są to przekonania, które pozwalając Tobie na przekraczanie tych granic, w konsekwencji stają się przyczynami objawów, o których mowa w ćwiczeniu, o którym mówiłem, barometr naruszania granic. O co tutaj chodzi? Zwróć uwagę na to, że pewne objawy mogą zmieniać się zależnie od sytuacji. Jeżeli powiedzmy tłumaczysz męża w pracy i czujesz w tym momencie, już tak jak wspomniałem, trzymajmy się tego przykładu, wzmożone napięcie mięśniowe, na razie tak na 10%, przy drugim tłumaczeniu na 50%, potem stwierdzisz, no nie, jednak pozwolę mu, mimo wszystko to zrobię, poszerzasz swoją granicę, to napięcie mięśniowe może wzrastać. Zauważ, czy jest jakaś tendencja wzrostowa czy spadkowa. Czy nie jest tak, że masz, to jest tak jak fala. Stawiasz granicę z piasku, przychodzi fala, przypływ, te granice rozmywa. I potem przy kolejnym przypływie, kiedy już tych granic nie ma, może, czyli Twój partner, coraz bardziej wchodzi na Twoje terytorium. Wykonując to ćwiczenie związane z elastycznością granic, masz okazję przyjrzeć się również przekonaniom, które powodują Twoje poszerzanie granic. Masz okazję dostrzec to, co Tobą kieruje, kiedy pozwalasz partnerowi na pogwałcenie Twoich granic. Może następnym razem zastanowisz się, kiedy to się zdarzy. Jeżeli masz jakieś pytania, zachęcam Cię do skorzystania tutaj z formularza na mojej stronie www.dariuszdopierala.pl. Możesz wysłać zapytanie poprzez posta na moim kanale. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu otrzymasz na bieżąco informacje o każdym nowym, dodanym przeze mnie filmie. Na mojej stronie www.dariuszdopierala.pl możesz również zaprenumerować newsletter, dzięki czemu otrzymasz informacje o każdym nowym artykule. W moim serwisie również jest opcja zarejestrowania. Po zarejestrowaniu się będziesz mogła otrzymać ode mnie arkusz w PDF-ie dotyczący ćwiczenia, o którym dzisiaj mówiłem, czyli barometru własnych granic. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału i jeżeli uważasz, że ta moja wypowiedź pomoże komuś, zapraszam do przekazywania informacji o tym kanale innym. Dziękuję, Darek Dopierała.